Dobry wieczór jeszcze raz. Muszę powiedzieć, że ja już dłużej tak siedzieć nie jestem w stanie. Bo myślę, że wszyscy się zmęczyli, więc teraz moja rada na 3 minuty. Wszyscy wstają ze swoich miejsc. Hopla, niemal nie ociągać. Dobra, proszę teraz wyciągnąć do siebie ręce poprzez ten stół. Próbować się wyciągnąć tak dalece, żeby... No... Dobra, cześć. I teraz przesiadamy się. Każdy sobie szuka miejsca koło osoby, której w ogóle nie zna. To naprawdę się do przyjaciele. Przesiadamy się tak, żeby się koło kogoś nowego. Nie może być, że siedzimy koło kogoś, kogo nie znamy, więc proszę bardzo, żebyśmy się upewnili co do tego, że znamy imię osoby, koło której siedzimy. Tak zwani aktywiści są w stanie aktywnie powiedzieć drugiej osobie, tej do tej pory nieznanej, powiedzieć o sobie jakąś wiadomość. Wiadomość, jak wiadomo, składa się z tego, kto, gdzie, co. Kto już mamy załatwione, bo podaliśmy swoje imię. Teraz powiedz bliżej, gdzie jest twoje miejsce? Miejsce na ziemi, miejsce w Polsce, ewentualnie miejsce w Warszawie. Powiedz sąsiadowi, sąsiadce, gdzie jest twoje miejsce i co w tym miejscu robisz. Nazwać to jednym słowem, proszę. Mamy na to minimum czasu, także bardzo proszę, Kopla, zabieram się. Przechodzimy do następnego etapu. Czegoś się dowiedzieliśmy. Bardzo proszę, bardzo krótko, bo taki jest ten świat, o którym tutaj długo słuchałam, że jest taki jakiś inny. Otóż w moim świecie też się żyło prędko. Tylko mieliśmy mniej środków, żeby tej prędkości sztucznie nabywać. Musieliśmy mieć ją w sobie. Otóż teraz prędko przechodzimy do drugiego etapu i ten jest już nowy. Otóż proszę teraz przez moment w milczeniu zapisać sobie w sobie tą otrzymaną wiadomość. Bo może się ona składać z tego imienia, z tego co usłyszeliśmy, ale także z tego na co teraz popatrzymy. Popatrzymy na tą drugą osobę i bez gadania w głowie opowiadamy sobie całe to wydarzenie. Poznanie Krystyny, kim ona jest, jak wygląda. Coś, co zapamiętam z tego wyglądu, żeby ją potem gdzieś rozpoznać i jego rozpoznać. Migawkowe poznanie drugiej osoby.
bardzo szybko, ale zapisane. A na to, żeby się zapisało w głowie, to powinno przyjąć postać opowiedzenia sobie coś. Bez słów, po cichu. Kto już jest gotowy, niech wyciągnie znowu ręce przed siebie, tak jak było przedtem, żebym widziała, kto już się zapisał na głowie, tak? Teraz się czyta za głowę, w której to jest zapisane. O, dobra, dziękuję. Przechodzę do następnego etapu naszego tajemniczania się. Thank you.